Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie upamiętnienia twórcy nowoczesnego modelu polskiego leśnictwa Adama Loreta oraz jubileuszu stulecia istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Szanowni Państwo, głosowało 19 radnych, za było 18 i jeden radny wstrzymał się od głosu. Tym samym uchwała została przyjęta. Dziś Rada Powiatu w Legionowie podjęła niezwykle ważną uchwałę upamiętniającą stulecie istnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz podkreśliła znaczenie osoby Adama Loreta w funkcjonowaniu polskiego modelu leśnictwa. Jest mi niezmiernie miło, że goszczę dzisiaj na trzeciej sesji Rady Powiatu w Legionowie, podczas której została uchwalona uchwała intencyjna, została podjęta praktycznie jednogłośnie. Z tego co wiem, jest w chwili obecnej jedyną taką uchwałą na terenie naszego kraju. I tak jak powiedziałem na początku, bardzo serdecznie dziękuję zarówno radnym, ale i mieszkańcom naszego powiatu, że dostrzegli, jak ważne są lasy i że te lasy są obok nas i one będą. A 30% lesistości kraju w przełożeniu na lesistość naszego powiatu, też ponad 30%, świadczy o tym, że lasy są potrzebne. Jako wnioskodawca tego projektu uchwały, autor, jestem niezmiernie wdzięczny, że radni Rady Powiatu w Legionowie podkreślili dzisiejszym dniem niebywałą wartość tej instytucji w życie Polaków, naszych mieszkańców powiatu legionowskiego, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.